Konkurs jest integralną częścią targów książki akademickiej i naukowej Akademia i bardzo miło mi powitać szanownych Państwa na 10. już edycji tej imprezy, po raz czwarty organizowanej wspólnie z warszawskimi targami książki na Stadionie Narodowym, a tym bardziej wyjątkowej, że ta jubileuszowa 10. edycja targów Akademii odbywa się w roku niezwykle szacownego jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie honorowych gości obecnych na dzisiejszej uroczystości, a także jurorów konkursu Akademia, wszystkich wydawców, uczestników targów Akademia i witam współgospodarzy tego wydarzenia. Przypomnę, że organizatorami targów Akademia są Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej oraz inicjator projektu Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. I przechodzimy do wyróżnień. W pierwszej kolejności wyróżnienia za opracowanie edytorskie. Wyróżnienie specjalne w konkursie Akademia 2016 za opracowanie edytorskie otrzymuje Wydawnictwo Lekarskie PZWL za publikację Dzieje Medycyny w Polsce, tom pierwszy i tom drugi, pod redakcją naukową profesora Wojciecha Noszczyka. Czas na wyróżnienia regulaminowe. Wyróżnienie Akademia 2016 otrzymuje Wydawnictwo Naukowe PWN za publikację Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia. Autor Adam Roman. Zapraszam do przedstawiciela wydawnictwa. My oczywiście gratulujemy wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym i informujemy, że w holu czeka jubileuszowy tort, na który serdecznie wszystkich zapraszamy na tort.